Dzień dobry, Adam Pachura. Witam Państwa w programie Rozmowa na temat. Dziś Państwa i moim gościem w studio jest wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko, a zarazem kandydat do Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, pozycja numer 15. Witam Pana. Dzień dobry Panie redaktorze i dzień dobry Państwu. Spotykamy się ponownie na finiszu kampanii wyborczej. Jak pan ocenia tą kampanię? Kampania w wymiarze ogólnopolskim oczywiście no, niezwykle brutalna, niezwykle dużo takich nieczystych też zagrań ze strony no, często polityków opozycyjnych, ale generalnie poziom emocji w polityce w Polsce no, jest bardzo duży. Tutaj regionalnie też gorące dyskusje, pewnie troszeczkę mniej gorące niż te w Warszawie, ale wiele różnych dyskusji na temat tego, w jakim kierunku powinien rozwijać się nasz region. Myślę, że jest to no dobrze, że ta kampania powoli dobiega końca. Chyba wszyscy są nią już trochę zmęczeni, a w szczególności no, obywatele, którzy no, nie są bezpośrednio w nią zaangażowani, mają prawo być zmęczeni tym natłokiem informacyjnym, który codziennie się pojawia w mediach. Ja osobiście też cieszę się, że ta kampania dobiega już końca. Jesteśmy po debacie telewizyjnej przedstawicieli komitetów wyborczych. Wiemy, co większość partii proponuje. No, oczywiście my tutaj regionalnie, oprócz tego, że jako Prawo i Sprawiedliwość mamy ciekawy program ogólnopolski, no to też mamy konkretne propozycje dla regionu, dla Dolnego Śląska czy dla obszaru Sudetów, o czym miałem okazję z panem redaktorem rozmawiać tutaj w czasie naszej ostatniej rozmowy. No i czekamy na werdykt Polaków. Ja myślę, że no tutaj my jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy o ten wynik spokojni, dlatego że, przypomnę, jesteśmy jedyną partią, która pokazała regionalny program, program dla właśnie czy Dolnego Śląska, czy jego południowej części subregionu wałbrzyskiego. No i myślę, że też mieszkańcy naszej części regionu to zauważają, bo też w czasie rozmów i z samorządowcami, i z mieszkańcami, kiedy no nie tylko przecinamy kolejne wstęgi, ale kiedy rozmawiamy o bardzo konkretnych potrzebach, no to na przestrzeni ostatnich lat udowadnialiśmy, że te potrzeby no nie są dla nas jedynie pewnymi hasłami, które później wykorzystujemy w kampaniach wyborczych, tylko je po prostu realizujemy i to właśnie kwestia odbudowy kolei, budowy dróg, kanalizowania miejscowości, czy no szeregu innych działań, budowa żłobków, przedszkoli, inwestowanie w służbę zdrowia. Oczywiście każdy rząd to robi na przestrzeni lat, ale oczywiście istotne jest to, z jaką intensywnością i w jakim kierunku płyną pieniądze. Czy one płyną do mniejszych ośrodków, czy promowane są tylko duże aglomeracje. My udowodniliśmy na przestrzeni lat, że no, mniejsze miejscowości też zasługują na swoją szansę. Powinny mieć tą szansę ostatnie rozdania kolejnego już rządowego funduszu inwestycji lokalnych. W zasadzie teraz program nazywa się Polski Ład, to już jego kolejna edycja. Pokazują, że no, wielomilionowe dotacje na właśnie południe województwa są po to, aby ten region, nasz region rozwijał się jak najszybciej, a nie żeby jedynie rozwijały się największe aglomeracje. No tak jak mówię, w zasadzie kilka dni jeszcze przed samymi wyborami udowodniliśmy, że, co zresztą robiliśmy na przestrzeni całej kadencji, że właśnie te mniejsze miejscowości są w centrum naszej uwagi. Jak pan uważa, jaki będzie podział mandatów w naszym okręgu? Ja uważam, że my jako, że ten podział się utrzyma. My jako Prawo i Sprawiedliwość, przypomnę, w czasie ostatnich wyborów mieliśmy 4 mandaty, 4 posłów z Prawa i Sprawiedliwości z byłego województwa wałbrzyskiego, 3 posłów Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska i 1 poseł przedstawiciel ugrupowania Lewicy. Ja myślę, że jest wysoce prawdopodobne, że ten podział się utrzyma. No i my oczywiście robimy wszystko, aby tak było. Inne partie też oczywiście tutaj szukają swojej szansy. Natomiast też trzeba zauważyć, że nasz okręg jest okręgiem w skali całego kraju dosyć małym, bo są okręgi, w których wprowadza się 8, 12, czasami nawet więcej posłów. Od nas jest to 8 posłów, więc też ta pula do podzielenia pomiędzy partie nie jest aż tak duża. Niemniej myślę, że ten podział zostanie utrzymany w takim kształcie, w jakim to było w 2019. Roku. Pan bardzo często spotyka się z mieszkańcami w okresie tym przedwyborczym. Jest pan na targu, jest pan na giełdzie. O co najczęściej pytają mieszkańcy? Mieszkańcy przede wszystkim dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat sytuacji ogólnopolitycznej w Polsce. Większość mieszkańców ogląda telewizję, czyta internet i oczywiście z jednej strony pojawiają się czasami, no wiadomo, że ja kiedy rozdaję materiały swoje wyborcze, one są oznakowane, z jakiego komitetu pochodzą. Ja oczywiście reprezentuję Komitet Prawa i Sprawiedliwości. Ludzie też wiedzą, że no, to jest moje środowisko no właśnie, polityczne. Ale czy jest ta polaryzacja, która jest widoczna w Warszawie i mediach?
mediach ogólnopolskich, że przychodzi pan z tą ulotką i pokazuje pan, że pan jest z Prawa i Sprawiedliwości i ktoś z panem nie chce rozmawiać. Nie było takich sytuacji, a muszę przyznać, że ja z własnej ręki rozdałem bardzo dużo ulotek, gazetek czy gadżetów, dużo rozmów odbyłem po prostu na tych targowiskach, czy po prostu w centrach miast, gdzie też prowadziliśmy po prostu kampanię wyborczą. Rozmawialiśmy z mieszkańcami i muszę powiedzieć, że pomimo tego, że emocje te ogólnopolityczne są większe niż w 2019 roku, to znaczy media bombardują nas bardzo intensywnymi komunikatami, też opiniami, bardzo skrajnymi, to widać jednak, to jest moje doświadczenie, może jednostkowe, ale jak rozmawiam z koleżankami i kolegami, no to wydaje się, że inni też mają podobne tutaj spostrzeżenia, że te emocje wśród ludzi są nieco mniejsze, chyba dlatego, że jest po prostu już też pewnego rodzaju wśród mieszkańców zmęczenie. Zmęczenie tą całą polaryzacją. Mieszkańcy, o ile w poprzednich wyborach często, no właśnie jak widzieli ulotkę ugrupowania, z którym niekoniecznie sympatyzują, no to reagowali emocjonalnie. Teraz tego nie ma, raczej odmawiają, wolą przejść dalej. Ale no, cały czas nadal bardzo dużo osób chętnie wdaje się w dyskusję właśnie na temat programu i tak dalej. Te dyskusje najczęściej właśnie sprowadzają się do kwestii ogólnopolskich. Te tematy, które najczęściej żyją 2-3 dni w mediach ogólnopolskich, one są właśnie najczęściej poruszane. Taki dany temat, który gdzieś tam na przykład na przestrzeni ostatnich 2-3 dni w mediach jest w cudzysłowie wałkowany, no to często jest też takim przedmiotem dyskusji, rozmów właśnie na bazarach, na targowiskach. I to są bardzo, bardzo ciekawe rozmowy z mieszkańcami, bardzo wiele spostrzeżeń, których pewnie nie mają czy politycy funkcjonujący od pewnego czasu w parlamencie, czy nawet kandydaci, którzy no, po prostu do tego parlamentu kandydują. I to jest no, bardzo ciekawe doświadczenie dla wszystkich tych, którzy gdzieś zapominają troszeczkę skąd pochodzą. Ja akurat w Warszawie nie funkcjonuję, jestem stąd, więc dla mnie to, te rozmowy nie są żadną nowością, ale wiele z nich jest bardzo ciekawych. W jaki sposób przekonałby pan naszych widzów, że należy 15 października iść i zagłosować w tych wyborach? No, przede wszystkim sam fakt tego, żeby frekwencja była jak najwyższa, należy promować. Jakby fakt, że frekwencja powinna być jak najwyższa, należy iść do wyborów. To jest, można powiedzieć, nasz obywatelski obowiązek. Mówi się, i to też wspomniałem w czasie naszej ostatniej rozmowy w tym studiu, że to będą najważniejsze wybory od 1989 roku. I tak się mówi o każdych kolejnych wyborach. Ale te naprawdę odbywają się w wyjątkowej sytuacji geopolitycznej. My wychodzimy jeszcze z tych perturbacji gospodarczych po pandemii, jeszcze do końca z nich nie wyszliśmy, bo no chociażby wskaźnik inflacji wskazuje na to, że cały czas mamy tutaj pewne obciążenia związane z tym, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich lat, podobnie jak kwestia wojny na Ukrainie, całej układanki geopolitycznej w naszej części Europy. Dlatego właśnie te wybory są tak bardzo ważne i dlatego warto na nie pójść. Dlatego też warto wziąć udział w referendum. No, ja osobiście oczywiście kartę do referendum pobiorę i zagłosuję w moim przypadku 4 razy na nie. Zachęcam do tego każdego, także tych, którzy gdzieś tam nie planują, bo wiemy, że są takie osoby, które na przykład nie planują pobierania tej karty do referendum. Natomiast ja sygnalizuję, że to jest o tyle istotne, że bez względu na to, kto wygra wybory, czy to będzie Prawo i Sprawiedliwość, czy to będzie Koalicja Obywatelska, ktokolwiek złoży większość po wyborach, to opinia Polaków w referendum dla kolejnego rządu, jeżeli będzie odpowiednia frekwencja, będzie po prostu wiążąca. Więc warto wziąć udział w referendum, żeby mieć pewność, że te bardzo konkretne, budzące, nie ma co ukrywać też emocje, sprawy, że nie będą realizowane niezgodnie z wolą Polaków bez względu na to, kto będzie rządzić. I dlatego warto wziąć udział też właśnie w samym referendum. Zachęcam do udziału w wyborach i przy okazji zachęcam do tego, tutaj element na pewno no, agitacji, ale no, jesteśmy już na końcówce kampanii, do tego, żeby zagłosować na właśnie Prawo i Sprawiedliwość, na moje środowisko polityczne. Uważam, że Polska po 15 października powinna dalej mieć stabilny rząd, rząd, w którego skład wchodzą przede wszystkim ludzie odpowiedzialni, ludzie, którzy potrafią współpracować po pierwsze z prezydentem w tej trudnej sytuacji geopolitycznej, a po drugie, którzy właśnie są przewidywalni i
pokazali, że nawet z największych kryzysów nasze państwo potrafi wyjść obronną ręką. Co pokazała i pandemia, no i ten najgorszy, najbardziej trudny okres po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Jest pan młodym politykiem, pełni pan bardzo ważną funkcję wicemarszałka województwa dolnośląskiego. Nie żal panu z jednej strony odchodzić do parlamentu? Tam może pan być tylko jednym z 460 szeregowych posłów. No, oczywiście z góry pan redaktor zakłada, że to nastąpi. To jest decyzja właśnie mieszkańców Dolnego Śląska. Za kilka dni kto będzie naszym reprezentantem w parlamencie. Natomiast no, naturalną koleją rzeczy też dla osób, które funkcjonują w samorządzie, ale też po prostu w polityce, jest to, że kiedy nadchodzą kolejne wybory, no to chcemy dokonać i pewnej weryfikacji naszej dotychczasowej działalności. Ja myślę, że no, nie mam się czego wstydzić. Na przestrzeni ostatnich lat naprawdę dużo udało się zrobić dla naszego regionu. Popłynęło morze pieniędzy i, no i nie ukrywam, że też gdzieś tam jest to kwestia właśnie i dobrej współpracy z rządem i tego, że tutaj bardzo intensywnie działaliśmy wspólnie ze współpracownikami na rzecz naszego regionu. Samorząd to trochę inny poziom funkcjonowania, to taka bardzo duża sprawczość. Też nie ma co ukrywać, że to lokalne samorządy, czy nawet samorząd regionalny mają tą sprawczość w wykonywaniu bardzo konkretnych inwestycji. No ale właśnie, żeby wykonać te inwestycje, żeby być tym, kto ogłasza przetargi, aby one dochodziły też skutecznie do skutku, no to trzeba mieć swoich reprezentantów w parlamencie. Można zobaczyć, jak to się zmieniało na przestrzeni lat na przykładzie naszego regionu, gdzie przez no, wiele lat naszymi reprezentantami w parlamencie były osoby, być może nawet sympatyczne, być może nawet popularne, no ale nie do końca skuteczne. Tak było na przestrzeni niestety wielu lat, gdzie chociażby no, za czasów Platformy Obywatelskiej parlamentarzyści lokalni nie mieli wystarczającej siły przebicia parlamentarzyści Platformy, aby wybudować drogę ekspresową S8, aby zrealizować cały szereg innych inwestycji. Nie będziemy teraz pewnie wszystkich wymieniać, ta S8 jest taka najbardziej symboliczna. Po 2015 roku to się zaczęło zmieniać, dlatego że pojawili się parlamentarzyści i pojawiły się pewne też możliwości, które stworzył rząd też za sprawą wdrożenia strategii właśnie rozwoju takich ośrodków nieco oddalonych od stolic województw, że czy budowa dróg ekspresowych, czy cały wachlarz zadań inwestycyjnych związanych z poprawą infrastruktury właśnie na terenach oddalonych od stolic województw. Osoby, które nas zaczęły reprezentować w parlamencie i te możliwości, które się pojawiły, za tym wszystkim właśnie poszło ściągnięcie wielu pieniędzy, całej rzeki pieniędzy do naszego regionu. No i jakby kończąc ten wątek, chcę powiedzieć tyle, że chciałbym, żeby lokalni samorządowcy, 45 gmin byłego województwa wałbrzyskiego, 5 powiatów tegoż województwa, całe południe Dolnego Śląska, miało swoich reprezentantów, którzy na poziomie Warszawy w różnych ministerstwach, w różnych rządowych agencjach będą po prostu przypominać o sprawach Dolnego Śląska w taki sposób, żeby wybrzmiewały w Warszawie nie tylko potrzeby największych miast, takich jak Wrocław, który pięknie się rozwija, czy innych dużych i bardziej zamożnych ośrodków, ale żeby wybrzmiał też bardzo głośno właśnie ten, żeby bardzo głośno wybrzmiał głos przedstawicieli mniejszych miejscowości, takich okręgów jak okręg wałbrzyski, takich miast jak Bielawa, Kłodzko, Dzierżoniów czy Świdnica, dlatego że bez takich reprezentantów, którzy upomną się o sprawy regionu, nikt się o te sprawy za nas nie upomni. I po prostu chciałbym być taką osobą. Na przestrzeni lat w samorządzie województwa udało się skierować dużo pieniędzy do naszego regionu. Województwo jest duże, a ściągnęliśmy pieniądze właśnie tutaj, do byłego województwa wałbrzyskiego. I uważam, że ten trend warto kontynuować, będąc tam w Warszawie i osobiście pilnując spraw, które dotyczą właśnie południa Dolnego Śląska. Dziękuję panu dzisiaj za rozmowę. Wszystkich państwa oczywiście zachęcamy do czynnego udziału w wyborach, które już w najbliższą niedzielę, 15 października. Państwa i moim gościem w studio był wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko, kandydat na posła z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, pozycja numer 15. Dziękuję panu za uwagę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Zapraszam na wybory i na referendum.